27 z rzędu, myślę, że impreza, która na trwałe wpisała się w kalendarz Resursy. Możemy jedynie żałować, że okoliczności pandemiczne powodują, że nie możemy spotkać się na tej bardziej przytulnej sali kameralnej, gdzie przy kawie, ciastku, na pewno w milszej atmosferze mogliśmy spędzać te retrospotkania, ale nie zmienia to faktu, że bardzo mnie cieszy, że pomimo też dzisiejszej kaprysznej aury zdecydowali Państwo zdecydowali się przyjść do Resursy na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które będzie miało dwie części, a bohaterką obydwu części będzie Pani Elżbieta Maj, którą serdecznie witam. Brawa, oczywiście. Zapraszam już Panią Elżbietę o zajęcie miejsca za stolikiem. Z tego miejsca za chwilę dowiemy się, myślę, wielu ciekawych rzeczy. W pierwszej części spotkania porozmawiamy, w zasadzie Pani Elżbieta przedstawi nam na pewno bardzo ciekawy wykład na temat urbanistyki Radomia drugiej połowy XX wieku. Myślę, że temat jest niezwykle nośny, ciekawy dla każdego mieszkańca, który chodzi ulicami tego miasta, dla którego to miasto jest bliskie sercu. Jest na pewno wiele tematów, które gdzieś tam z tyłu głowy siedzą i na temat których, jeżeli chodzi właśnie o zabudowę, o rozwój przestrzenny, chcielibyśmy porozmawiać. Za chwilę będzie ku temu okazja. Druga część spotkania będzie już, myślę, że bardziej intymna, ponieważ będzie dotyczyła prywatnego życia Pani Elżbiety. Będziemy mieli okazję zapoznać się z dwiema jej książkami autobiograficznymi. Także myślę, że zaczynamy, bo wiele wrażeń jeszcze dzisiaj przed nami. Pani Elżbieto, oddaję Pani głos. Ta, która na trwałe wpisała się w kalendarz Resursy. Możemy jedynie żałować, że okoliczności pandemiczne powodują, że nie możemy spotkać się na tej bardziej przytulnej sali kameralnej, gdzie przy kawie, ciastku, na pewno w milszej atmosferze mogliśmy spędzać te retrospotkania, ale nie zmienia to faktu, że bardzo mnie cieszy, że pomimo też dzisiejszej kaprysznej aury zdecydowali Państwo zdecydowali się przyjść do Resursy na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które będzie miało dwie części, a bohaterką obydwu części będzie Pani Elżbieta Maj, którą serdecznie witam. Brawa, oczywiście. Zapraszam już Panią Elżbietę o zajęcie miejsca za stolikiem. Z tego miejsca za chwilę dowiemy się, myślę, wielu ciekawych rzeczy. W pierwszej części spotkania porozmawiamy, w zasadzie Pani Elżbieta przedstawi nam na pewno bardzo ciekawy wykład na temat urbanistyki Radomia drugiej połowy XX wieku. Myślę, że temat jest niezwykle nośny, ciekawy dla każdego mieszkańca, który chodzi ulicami tego miasta, dla którego to miasto jest bliskie sercu. Jest na pewno wiele tematów, które gdzieś tam z tyłu głowy siedzą i na temat których, jeżeli chodzi właśnie o zabudowę, o rozwój przestrzenny, chcielibyśmy porozmawiać. Za chwilę będzie ku temu okazja. Druga część spotkania będzie już, myślę, że bardziej intymna, ponieważ będzie dotyczyła prywatnego życia Pani Elżbiety. Będziemy mieli okazję zapoznać się z dwiema jej książkami autobiograficznymi. Także myślę, że zaczynamy, bo wiele wrażeń jeszcze dzisiaj przed nami. Pani Elżbieto, oddaję Pani głos. Że WK 70 jest bardziej elastyczna i nowoczesna bardziej. Czy mogłaby Pani na to pytanie mi odpowiedzieć? Dziękuję. To obie te technologie są autorstwa Państwa Piechotków z Warszawy. W70 jest bardziej sztywną konstrukcją. Prostsze te płyty. WK70 ma tak zwane węzły wklęsłe, z których można zrobić bardziej połamaną, prawda, architekturę, ponieważ te załamania po prostu mają swoje odpowiedniki w płytach. Ale chcę powiedzieć, że wielkopłytowa technologia, i to nie tylko polski, albo jak niektórzy mówią, komunistyczny pomysł. Byłam z Sharpem na takim wyjeździe szkoleniowym i między innymi we Francji w Montpellier pokazano nam osiedle mieszkaniowe, które było
realizowane z wielkiej płyty produkowanej poza tym osiedlem. Dlaczego? Bo po prostu szybciej realizowano tę zabudowę, aniżeli z małych elementów, które trzeba po prostu na mokro realizować. Fachowiec, architekt, urbanista. Jest to, co Państwo, również poetką. Jest to, co Państwo, również autorką wielu bardzo celnych fraszek. Między innymi właśnie część w tych książkach to są właśnie jej teksty artystyczne. Ale zanim o tych tekstach, zanim przejdziemy może krótko do tego, co zawierają te dwie publikacje, wszyscy wiemy, że pani Elżbieta pochodzi ze Śląska, ale myślę, że niewiele osób wie dokładnie skąd. Pani Elżbieto, skąd pani pochodzi, skąd ja są pani korzenie? Ja jestem Piekor Śląskich. Urodziłam się na terenie obecnych Piekar Śląskich, tej śląskiej Częstochowy, proszę Państwa, i mam zawsze w pamięci, że tam przed bitwą wiedeńską modlił się Jan III Sobieski o tą Wiktoryję. Ślązacy o tym też pamiętają i powiem taką ciekawostkę. Noszą w strojach damskich, kobiety noszą chusty zwane szpigiel, ale również jako tureckie. Jest to wzór wzięty właśnie ze zdobyczy Jana III Sobieskiego. Noszone one są również w Czechach i o dziwo w Bawarii, skąd przybył z Passawy, przybył do Wiednia ówczesny cesarz austriacki i tam również te same chusty noszą, tylko trochę inaczej. Także byłam na praktyce w Passawie, na praktyce urbanistycznej i bardzo mnie to jakoś tak podbudowało, że jesteśmy cząstką Europy, bardzo ważną cząstką Europy. Ale chciałam powiedzieć, że tak się złożyło, że po wojnie moi rodzice przenieśli się do Mikołowa, gdzie robiłam maturę. No Mikołów to też jest znana miejscowość na Śląsku, bo tam przecież była drukarnia Karola Miarki. Także mam takie dwie ważne miejscowości w swoim życiorysie. I trzecią, Tychy, ponieważ z kolei rodzice, już będąc na studiach, nie mogłam trafić kiedyś wracając na niedzielę, bo rodzice się w międzyczasie przeprowadzili do Tychów i musieli mnie odebrać na dworcu. Także z Tychów też mam bardzo dużo wspomnień, tym bardziej, że moja siostra jest muzealniczką, etnografką i organizowała Muzeum Tyskie. Była jego dyrektorką, teraz już jest na emeryturze i między innymi robiąc 8 lat temu wystawę na stulecie urodzin profesora Weicherta, ja wspominałam o jego żonie, pokazałam, dałam materiały dotyczące radomskiego miasta kazimierzowskiego, które było projektowane przez zespół pani Adamczewskiej Weichert. I ona to tam na tej wystawie również umieściła. Z Radom był reprezentowany. Ale tak to się nazywa.
tak samo można na tą czekajkę parkować. Było po co Thank you.